Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj moim gościem jest Marek Grządziel. Marek Grządziel to jest kolejny ateista, czy zwyczajny, czy nie, to już Państwo ocenicie. Marek Grządziel jest specjalistą od oświecenia, ale nie takiego dokładnie wprost, o jakie nam tutaj chodzi. Marek Grządziel zajmuje się handlem urządzeniami do oświetlenia różnych elementów. To jest może dokładniej, co to za urządzenia? Dokładnie są to źródła światła, czyli są to żarówki różnego typu. Żarówki różnego typu. Tak. A jak jest z tymi żarówkami? W Unii Europejskiej podobno nie można teraz będzie żarówek żadnych, tylko te świetlówki używać. Jeżeli chodzi o zwykłe żarowe, tak zwane te żarówki, które zbliżone są konstrukcją do tego, co wynalazł Edison, to systematycznie są rugowane z rynku. Co rok są kolejne ograniczenia mocowe wprowadzane. Natomiast jeżeli chodzi o świetlówki kompaktowe, to one dość szybko wychodzą z mody ze względu na to, że wchodzą nowsze rozwiązania techniczne, a świetlówki kompaktowe mają tą wadę, że zawierają opary rtęci wewnątrz. W związku z tym dość szybko chyba świat zaczyna się z tego wycofywać. Jest problem z utylizacją, to jest kosztowny, jeżeli się tego nie utylizuje. Wiadomo, że nie da się ściągnąć z rynku zużytego sprzętu w 100% i wtedy mamy tą truciznę rozprzestrzenioną na cały świat. Okej, więc oczywiście my jesteśmy za tym, aby nasza ziemia była jak najczystsza, ponieważ chcemy trochę na niej jeszcze pożyć jakiś czas. Ale mówiąc o życiu na ziemi, tej ziemi, mam na myśli życie w świecie, w którym żyją ludzie w różny sposób. Niektórzy uważają, że ziemię stworzył jakieś bóstwo, a ludzi ulepiono z gliny, która była na tej ziemi, a kobietę z żebra tego człowieka ulepionego z gliny. Czy ty też w to wierzysz? No, to się kłóci z racjonalizmem i z tym, co staram się czytać, czyli zgłębiać wiedzę na temat Kościoła jako instytucji, na temat religii, w ogóle powstania człowieka. To nie pasuje do mojej mentalności, do mojego rozumu. Czyli chcesz powiedzieć przez to, że jesteś ateistą? Obojętnie, jakby to się nazywało, nie wierzę w żadną religię i bardzo mi pasowało takie zdanie, które kiedyś usłyszałem w jednym z wywiadów, nie powiem, kto to powiedział, ale przytoczę dokładny cytat. Religie są nieszczęściem tego świata. No cóż, nie będę polemizował z tym zdaniem, ponieważ się z nim zgadzam, tak się akurat składa. A czy to ten twój podejście takie do światopoglądowe, ono ewoluowało, czy ono było od razu? Czyli urodziłeś się od razu, wiedziałeś, nie, to religie te nie są w porządku. Czy był taki okres, kiedy chodziłeś do kościoła, byłeś przykładnym chłopcem w kościele? Każdy rodzi się ateistą, gdzieś wyczytałem i zgadzam się z tym, bo trudno mieć jakiekolwiek poglądy, czy światopoglądy, rodząc się. Dopiero w trakcie dorastania są ludzie kształtowani odpowiednio i w zależności od tego, gdzie się urodzą, są przez otoczenie i wpływowe instytucje kształtowani. I ty też tak byłeś kształtowany? Też tak byłem kształtowany. Chodziłem na religię nawet dość długo, chociaż moi rodzice nie byli specjalnie religijni, nie byli fanatykami, ale tam przez jakiś czas udawało mi się załapać na te wszystkie lekcje religii, chociaż w szkole średniej już zacząłem sobie to odpuszczać i dość konsekwentnie stałem sobie z boku. Byłem tak neutralny, nie zgłębiałem dalej tej wiary, ale też nie uczestniczyłem w żadnych celebrach tego typu. Dopiero zaczęło się to gdzieś w 1989 roku. Czyli wtedy, kiedy Polska odzyskała tak zwaną niepodległość. Czyli mamy rok 1989, rok przełomowy dla Polski, rok, w którym upadła tak zwana komuna. Jak się Kościół wtedy miał? Kościół nie był prześladowany, ale jest nawet znacznie wcześniej. Żadne istotne decyzje Komitetu Centralnego PZPR nie były podejmowane w uzgodnieniu z episkopatem. To była taka, jakby to powiedzieć, nieformalna dwuwładza. Oczywiście były pewne ograniczenia, że Kościół nie mógł wszystkiego, ale mógł bardzo dużo. Ale co gorsza, dostał możliwość ekspansji ekonomicznej, olbrzymiej, i to za sprawą premiera Mieczysława Rakowskiego 17 chyba maja 1989 roku została uchwalona ustawa, która umożliwiła Kościołowi roszczenia, które na dobrą sprawę powinny być dawno już umorzone, ze względu na to, że Kościół dostał pewną rekompensatę i dostawał, zresztą dostają do dzisiaj, to jest tak zwany fundusz kościelny, czyli to była rekompensata za zabranie w czasach jeszcze stalinowskich dóbr martwej ręki, to się chyba tak nazywało. Czyli to Rakowski, przez niego jest ta cała komisja majątkowa i oddawanie majątków kościołowi. To jest konsekwencja tej ustawy, która właśnie była uchwalona 17 maja 1989 roku. Czyli rzutem na taśmę, tak już pod koniec, jak już komuna czuła, że to się będzie chyba kończyć. I co gorsza, Mieczysław Rakowski nigdy się nie przyznał, że to był błąd. No nie wiem, jak to zinterpretować. Taki nagły nawrót tego pana w stronę Kościoła. No bo Jerzy Urban zresztą na antenie naszej telewizji bił się w piersi, mówiąc, że to ich wina, przyznają się, że pozwolili Kościołowi na takie duże przywileje, które były po roku 89. Ale powiedz, czy to zjawisko, czyli ten Kościół tak bardzo rozpychający się w przestrzeni publicznej miało na Ciebie jakiś wpływ, czy na tę decyzję, którą w końcu podjąłeś o tym, że jednak, nie wiem, jesteś ateistą i nie utożsamia się z Kościołem? To nie utożsamianie się, to był już etap znacznie wcześniejszy, bo ja się odsunąłem, po prostu nie interesowało mnie to. Natomiast po roku 1989 zaczęły się ukazywać różne tygodniki, takie jak na przykład właśnie Nie Urbana, później antyklerykalny tygodnik Fakty i Mity Kotlińskiego. I tam były zawarte dość istotne informacje. Powiedzmy, że Jerzy Urban bardziej specjalizował się w sprawach bieżących, czyli opisywał tą pazerność Kościoła, ale również czasami sięgał w historię i straszył tym, co nas czeka, jeżeli Kościół będzie swoje roszczenia rozciągał na lata, powiedzmy, średniowieczne. I tak też się stawało. Część wniosków, które do Komisji Majątkowej wpływały, były, powiedzmy, datowane, ich dobra, które chcieli uzyskać, były datowane na średniowiecze, XIII wieku. Dobrze, że Kotliński bardziej się tutaj specjalizował w historii Kościoła. Ponieważ był księdzem, więc znał instytucję od podszewki, wiedział, gdzie są słabe punkty, i to wszystko było opisywane. To były takie początki poznawania historii Kościoła i współczesnego oblicza Kościoła, tak bym powiedział. A powiedz, czy gdybyś był księdzem, to wystąpiłbyś z tego kapłaństwa i co wtedy byś zrobił? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nigdy nie miałem takich zamiarów, żeby być księdzem. Nie miałeś? Nie miałeś nawet takiej chwili jak w młodości, wczesnej? Nigdy to się nie zdarzyło. Natomiast z obrzydzeniem usłyszałem od starszego pana taką historyjkę. Mój jakiś tam daleki, młody kuzyn, nie wiem już jakie to było powinowactwo, jest w rozterce, bo ma jakieś tam małej miejscowości czy wioski. Chłopak był ministrantem i zamierza wstąpić do seminarium. Ale on wie, że tam się liczy stanowisko, seks i pieniądze. tak jakby te trzy rzeczy nie za bardzo licują z obliczem Kościoła dla przeciętnego człowieka. Natomiast ten młody człowiek, będąc ministrantem, czyli powiedzmy tam jeszcze 20 lat nie ma, a już wszystko, właściwie wszystko wie o Kościele. No, być może inni też to wiedzą, ale tego nie mówią. A jaki rodzaj ateizmu uprawiasz? Bo ateizm może być kilku rodzajów ateizmów. Pierwszy ateizm to jest ateizm taki luźny, spokojny, jestem z boku, jestem ateistą, ale niech tam sobie wszystko uznaję Kościół i jestem w porządku. Jestem takim ateistą, który lubi kler katolicki. Drugi ateista to jest ateista, których nie lubi kler katolicki. To jest ateista walczący, a przez księży nazywany wojujący. Prawda? Jaki rodzaj ateizmu ty uprawiasz? No to jeżeli taki podział robisz, to ja byłem dość mocno wojujący. A jak wojowałeś? No? Broń jakąś tam miałeś, prawda? Do wojowania? Jedyną bronią do wojowania z religiami jest nauka. I studiowanie historii, co do tej pory te religie ludzkości zaoferowały. I co? Studiowałeś historię? Poznałeś historię, zwłaszcza... Dość dużo. Akurat jeżeli chodzi o historię religii, to wyłącznie religia chrześcijańska, innych odłamów religijnych akurat nie studiowałem. Nie dotyczy to naszej szerokości geograficznej, chociaż nie wiadomo, bo Turcy Wiednia nie zdobyli bohsodnyjskich obroni, a w tej chwili no, zaczyna być problematyczna sprawa mniejszości islamskich, które są bardzo liczne. Ale wracając do mojego wojowania. Roman Kotliński w swoim tygodniku kiedyś zaproponował utworzenie antyklerykalnej partii Postępu Racja. I ja się zaangażowałem w tworzenie tej partii. Byłem tutaj wiceprzewodniczącym zarządu wojewódzkiego na Dolnym Śląsku, która była wojewódzka. Byłem też w Radzie Krajowej tej partii. I to był bardzo sympatyczny dla mnie okres, dlatego że spotkałem wielu fajnych ludzi, którzy myśleli... Też ateistów? No, skoro w tej partii byli, to chyba też. Czy ateiści mogą być fajni? Myślę, że wyłącznie ateiści. Bo panuje takie przekonanie wśród ludzi religijnych, że ateista nie może być fajny. No bo ateista nie ma miłości Boga, więc nie ma miłości bliźniego, drugiego człowieka i nie ma ani sumienia, oczywiście też nie ma. No, po prostu żyje z dnia na dzień. To nie jest przekonanie. To jest stereotyp ateisty. Kretyński, powiem od razu, stereotyp, dlatego że czy ktoś ma sumienie, czy nie ma, to nie zależy od tego, czy jest religijny, czy nie. No, ja bym sobie życzył, żeby większość katolików i chrześcijan postępowała tak etycznie, jak to robią ateiści. I wtedy inne oblicze tego świata by było. Padło tu słowo etycznie. I często to pytanie zawsze zadaję moim gościom, co jest źródłem twojej etyki. Skąd wiesz, co jest dobre, a co jest złe? Bo katolik wie. Otwiera książkę, 10 przykazań, 10 przykazań, plus 2 przykazania jezusowe dodatkowe, czyli 12 przykazań. Według tych przykazań postępuje i wie, że jak poza nie nie wyjdzie, to będzie dobrym człowiekiem. A ateista nie uznaje tych przykazań. Więc co jest dla ateisty? Nie powiem, że nie uznaje. Tylko nie w tej konwencji. Jakby to określić sympatycznie. Tak. Katolicy i chrześcijanie traktują te przykazania dość względnie. Bo jest takie przykazanie nie zabijaj, ale w historii Kościoła to przykazanie było bardzo względnie traktowane. To zależy, kto kogo zabijał. Tak. I czasami to przykazanie brzmiało wręcz zabijaj. W Starym Testamencie zwłaszcza musisz zabić. Musisz zabić, tak. Ale potem mamy przykłady jak inkwizycja, krucjaty, wojny religijne, które przetoczyły się przez Europę kilkaset lat temu jeszcze. I tam chrześcijanie właśnie zabijali w imię Boga. W związku z tym... W imię Boga, no nieśli swoją religię. W związku z tym jak się to ma do przykazań, które mówią nie zabijaj? No niech sobie na to odpowiedzą ci, którzy tą wiarę wyznają. Ale czy ateista ma jakąś swój, w cudzysłowie, dekalog, czy jakiś taki zbiór zasad? Powiedzmy, że te zasady moralne każdy musi rozstrzygnąć sam. Jakie te zasady moralne są dla niego istotne. Mhm. Każdy może mieć troszeczkę inny ogląd sytuacji, ale ogólnie rzecz biorąc, zasady etyczne ewoluowały z rozwojem ludzkości. Także na różnych etapach rozwoju różnie te zasady etyczne czy moralne wyglądały. I w związku z tym trudno narzucić jeden rodzaj na całą ludzkość. Nie można niczego narzucać. No, to historia pokaże, jak będzie w przyszłości. A powiedz, jak sądzisz, jaki będzie dalszy rozwój religijności w Polsce, czy działalności Kościoła w Polsce? Czy to będzie tak, jak jest teraz, czy będą jakieś zmiany, czy nowe pokolenia będą inaczej podchodziły do religii, czy tak samo? Wydaje mi się, że z danych statystycznych dość optymistyczne informacje płyną, że odpływ wiernych od Kościoła przyspiesza. W Niemczech bardzo radykalnie ostatnio. Także myślę, że laicyzacja Europy jest nieunikniona i będzie przyspieszać. Aha, czyli my jesteśmy jako Polska jednym z nielicznych krajów, gdzie jeszcze te wpływy Kościoła i naciski różnych grup religijnych są bardzo istotne. Na zachodzie Europy już to nie funkcjonuje. Myślę, że w znacznym stopniu przyczyniło się do tego właśnie te układy władzy socjalistycznej, jeszcze później tej postsocjalistycznej, układy z Kościołem, później wejście do Unii Europejskiej też się starali tutaj okupić. Tak. Może też wycieczki, czy wizyty Polaków w innych krajach, które nie są za bardzo religijne. I takie stwierdzenie, że kraj niereligijny, Dania, Finlandia, świetnie się ma, prawda? Ludzie żyją szczęśliwie, są zasobni, radośni, uśmiechnięci. Religia jest im niepotrzebna do normalnego życia. A w Polsce twierdzi się, że bez religii człowiek jest po prostu nie w pełni wartościowy. Więc można pooglądać sobie znaczną część Europy, gdzie te religie są już marginalne, a przynajmniej nie są nigdzie eksponowane. A ludzie żyją tam na zupełnie innym poziomie, zwracają się sobie serdecznie, są grzeczni, a przede wszystkim uśmiechnięci, to czego w naszym kraju bardzo brakuje. No właśnie, też bardzo jest ciekawe, dlaczego Polacy tak się mało uśmiechają, podobno najmniej w Europie. Przecież tak wspaniałą religię uprawiają tutaj, religia powinna ich jakoś tak nastręczać do tego. Powinna tak wznosić, że powinni być wiecznie uśmiechnięci. Wiecznie uśmiechnięci i szczęśliwi, że w tak pięknym miejscu na świecie się urodzili. To może zwrócę się do Państwa, którzy są katolikami. Odpowiedzcie na to pytanie. A przy okazji zapraszam katolików do telewizji Racjonalista.tv, do wszystkich tych, którzy chcą z nami polemizować, z nami spierać się o sprawy te wyższego rzędu. Jeżeli ktoś ma na to chęć, kontakt małpa Racjonalista.tv, mail, który przyjmuje takie zgłoszenia oczywiście. Odnośnie tego mojego wojującego antyklerykalizmu, na czym ta wojna polegała. Roman Kotliński wydawał i chyba wydaje do tej pory taki tygodnik antyklerykalny, teraz on się nieklerykalny nazywa, Fakty i Mity. Myśmy odbierali z redakcji zwroty tych niesprzedanych egzemplarzy i one były darmowo rozdawane. I takie stoiska były we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w całym województwie. Do tego później jeszcze były koszulki z napisami różnymi antyklerykalnymi. Ale najsympatyczniejszy wyjazd to był do Krzeszowa, gdzie jest kościółek ostateczek Bazyliki Mniejszej. I tam w dniu, kiedy właśnie pątnicy przybywali do Krzeszowa, zorganizowaliśmy takie stoisko, mając pewne obawy, jaka będzie reakcja ludzi. I byliśmy bardzo zaskoczeni, że na tysiące ludzi, którzy się przewinęli, to są tylko dwie uliczki w Krzeszowie, także trudno było nas nie zauważyć, bo byliśmy na skrzyżowaniu. Bardzo chętnie ludzie brali te tygodniki, czytali i na te parę tysięcy ludzi zdarzył się jeden niesympatyczny człowiek, który nie miał argumentów jak większość katolików, natomiast chciał sobie troszeczkę ulżyć. Ale to jest bardzo optymistyczne, co powiedziałeś, bo to znaczy, że ludzie bardzo religijni, bo jak już ktoś do Krzeszowa się wybiera, to raczej jest zaangażowany religijnie i tak ta religię uznaje i ten ktoś przeczytał inne zdanie, no i nie pałał jakąś rządzą zemsty czy jakiegoś rewanżu, tylko przyjął to jako polemikę, co świadczy o tym, że Polacy jednak tak w sumie nie są aż tak bardzo zapiekli w tym swoim katolicyzmie, że wielu z nich jest po prostu normalnymi ludźmi, tak samo jak my ateiści, tylko że akurat no, chodzą do kościoła, bo tak im wypadło. Bo tu się urodzili i tradycja jest taka, czyli to jest, w większości wypadków jest to tradycja, a nie wiara. Mhm. Natomiast tych, którzy siebie uważają za bardzo wierzących, takich powiedzmy ekstremalnie pojmujących tę religię i chętnie zabijających wszystko dookoła, co jest inne, jest stosunkowo niewiele, o czym właśnie świadczy to, że ludzie chcą poznać inne oblicze Kościoła, inne zdanie i można z nimi dyskutować. Niewielu jest takich, którzy są impregnowani na jakieś argumenty, bo oni wierzą i argument żaden do nich nie dotrze. To jest bardzo fajne, bardzo Ci dziękuję za ten przykład, bo on daje taką nadzieję na to, że w naszym polskim społeczeństwie wcale nie jest tak bardzo źle i można z innymi ludźmi, z katolikami rozmawiać, że w sumie nie ma tak wielkich różnic między nami, poza tylko tym przywiązaniem do tradycji, to takiej różnicy w zasadzie ja przynajmniej nie widzę. I tym optymistycznym akcentem dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się z moim dzisiejszym gościem, Markiem Grządzielem.